Dzień z Republiką. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kontynuujemy nasz program. Państwa i moimi gośćmi są Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Edarto, dzień dobry Panie Pośle, witam Państwa. A także Jarosław Rzepa, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam serdecznie. Również bardzo serdecznie witam Panią Redaktor, kolegę posła i wszystkich widzów. Mieliśmy okazję przed chwilą wysłuchać konferencji prasowej ze szczytu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Panowie, mocne przemówienie też prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że to był bardzo trudny rok, oczywiście ze względu na wydarzenia na Ukrainie. My mamy przewodnictwo, mieliśmy przez ten ostatni rok przewodnictwo w tej organizacji. Co było najtrudniejsze w panów ocenie? Bardzo proszę, Marcin Porzucek. To prawda, ten rok był niezwykle trudny. Wydawało się, że po epidemii już nic poważnego tak nie spotka świata w najbliższym czasie. Jakże się myliliśmy. Wojna, która rozpoczęła się w lutym, a tak naprawdę i przygotowania do niej w wymiarze wojny hybrydowej już były wcześniej, spowodowała zupełnie inną zmianę, jeżeli chodzi o postrzeganie bezpieczeństwa świata. Szczególnie w naszym regionie. Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat powtarzało, że Rosja to jest kraj, który może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa całego globu. I tak się stało. My byliśmy oskarżani przecież o tą rusofobię, o to, że nie chcemy współpracować z Rosją. A przecież ci świat i nowocześni politycy mówili, że z Rosją trzeba współpracować z taką, jaka ona jest, należy dążyć do porozumienia politycznego, gospodarczego. No, okazało się to, że niestety spaliło to wszystko na panewce. Te wszystkie analizy polityków opozycji w Polsce, ale także przywódców krajów zachodnich, okazały się te analizy bardzo złe i wszyscy niestety za to płacimy. No, my na tyle się zabezpieczyliśmy, że już wcześniej kupowaliśmy broń, chociażby Bayraktary, które przecież były wyśmiewane jeszcze rok temu. Politycy opozycji mówili, po co to do niczego niepotrzebne. No jak sprawdzają się, to widzimy na Ukrainie. I to był bardzo dobry zakup. Mieliśmy szczęśliwie na ukończeniu ustawę o obronie ojczyzny, przygotowywaną jeszcze przez zespół kierowany przez pana wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. I te wszystkie przygotowania spowodowały, że Polska była gotowa na to, aby stać się ambasadorem Ukrainy w tych pierwszych nie tylko dniach, ale kolejnych miesiącach wojny. Ambasadora w sprawie dyplomatycznej, bo to przecież nasz prezydent Andrzej Duda, nasz premier Mateusz Morawiecki, ale także chociażby wicepremier Kaczyński, wtedy pan minister i wicepremier Błaszczak, pan minister Rau, oni bardzo aktywnie działali na rzecz wspierania Ukrainy. Mówili o tym przywódcom krajów zachodnich, tym przywódcom, którzy niektórzy z nich mówili, że i sądzili, że Ukraina padnie po paru dniach, że tak, i tutaj postawmy przecinek. Jarosław Rzepa, panie pośle, jak pan ocenia, zdaliśmy egzamin w tym roku, w tym ostatnim roku, kiedy byliśmy, pełniliśmy rolę przewodniczącego w OBWE? Myślę, że zdaliśmy egzamin. To był na pewno, tutaj się zgodzę z kolegą posłem, bardzo trudny test, bo tak naprawdę to nasze przywództwo wiązało się całkowicie z przeorientowaniem podejścia, nazwijmy to, zachodniego świata do tematu toczącej się wojny w Ukrainie i przekonania, że nie tylko trzeba być solidarnym z tym narodem, ale również trzeba zacząć realnie wprowadzać w życie tą pomoc, nie tylko pomoc humanitarną, ale przede wszystkim tą zbrojeniową w postaci przekazywania określonego typu wyposażenia swojej armii w ten sposób, zubażając częściowo swój potencjał, ale wiedząc o tym, że tak naprawdę chodzi o to, żeby walczyć o wspólnie, o bezpieczeństwo, a przede wszystkim o pokój w przyszłości w tej części globu. Mówię tutaj o Europie. I to jest chyba największe osiągnięcie polskiej dyplomacji, bo to jest przede wszystkim dyplomacja, bycie przewodniczącym OBWE,
że jednak udało nam się najpierw pokazać, że ten konflikt nie jest tylko konfliktem ukraińsko-rosyjskim, ale też i ma ten wymiar europejski i że jednak musimy się tutaj solidaryzować właśnie z tym narodem. I przecież wiemy, że na samym początku wcale nie było tak chętnie, nie chcieli współpracować. No dzisiaj też później nie wszyscy tak chętnie podchodzą do tej solidarności z Ukrainą, ale pani redaktor, bo ja zawsze mówię, bo to wszystko naprawdę bardzo mocno zależy od tej geografii. Geografia, historyczne uwarunkowania pomiędzy poszczególnymi państwami mają ogromne znaczenie w tych relacjach. I my z jednej strony mamy prawo mieć pewne pretensje, tak? Ale gdybyśmy my byli, nie wiem, w miejscu Wielkiej Brytanii, no może zły przykład, ale Francji, Hiszpanii czy Portugalii, to proszę mi wierzyć, że na pewno byśmy się nie zachowywali tak, jak dzisiaj się zachowuje Polska, pomimo że chciałby się, żebyśmy się tak zachowywali, ale byliśmy tym dobrym ambasadorem, pan poseł to mówił, byliśmy ambasadorem spraw ukraińskich w Europie i zmieniliśmy podejście. I bardzo dobrze, że to nam się udało i to uważam, że za największy sukces naszej, jak gdyby tutaj, przewodnictwa OBWE. I niektórych też zmieniamy, w sensie takim, że ich podejście zmieniamy, próbujemy wpłynąć na to z różnym skutkiem, raz lepiej, raz gorzej. Natomiast panowie, ten szczyt bez Siergieja Ławrowa, no my z tego powodu nie płaczemy, wręcz przeciwnie, ale możemy spodziewać się reakcji jakiejś stanowczej ze strony właśnie Federacji Rosyjskiej. Jest przedstawiciel, oczywiście jest przedstawiciel, chociaż i tak bardzo szkoda, że w ogóle jest na tym szczycie. Dlaczego w ogóle właśnie w OBWE cały czas jest Rosja? Czy nie możemy wykluczyć tego państwa terrorysty, państwa terrorystycznego tak naprawdę? Bardzo proszę, Marcin Porzucek. Ja myślę, że oczywiście warto to rozważyć, natomiast Rosja jest oczywiście pariasem świata w tym momencie i tak jest postrzegana przez świat zachodni. Te właśnie państwa w dużej mierze stanowią OBWE, natomiast pamiętajmy o tym, że są także kraje, tym gronie, a tym bardziej w gronie ONZ, które na Rosję patrzą nieco inaczej, bardziej wyrozumiale. Ciężko jest nam to zrozumieć, ale tak właśnie jest. Tutaj zachowaliśmy się należycie, Ławrowa nie ma. Natomiast on był niedawno na jednym ze szczytów, na szczycie G7, czy G20 właściwie. I tam był przyjęty bardzo chłodno, ale jednak był. No jego obecność niczego oczywiście nie wniosła pozytywnego. W mojej ocenie wykluczanie Rosji z tego typu gremiów powinno być jak najbardziej brane pod uwagę, chociaż faktem jest, że większość krajów utrzymuje relacje dyplomatyczne na tym podstawowym przynajmniej poziomie z Federacją Rosyjską. Moim zdaniem to także jest element, który warto weryfikować, ale pod względem takim technicznym ma to pewne, no są pewne uwarunkowania, które to powodują. Natomiast Rosja musi być wykluczana z procesów decyzyjnych. Nawet jeżeli gdzieś się pojawiają jej przedstawiciele, to mogą stać w kącie i tak właśnie teraz to wygląda. Pytani o ocenę sytuacji zazwyczaj bez mrugnięcia okiem przedstawiciele Federacji Rosyjskiej mówią, że wojny żadnej nie ma, jest interwencja, że oni tam ratują ludzi, że nie było żadnej masakry, nie było gwałtów, morderstw. No panie pośle, oni cały czas swoją tempą propagandę sieją, próbują to robić. Kwestia tego, kto w to uwierzy, prawda? Natomiast ja chcę zapytać jeszcze o coś innego. Pan prezydent Andrzej Duda dzisiaj powiedział, uznanie zdobyczy Rosji kosztem Ukrainy to droga do wielkiego konfliktu. Czy my możemy się spodziewać, że któreś z tych państw będzie uznawało te zdobyczy Rosji, czy nie? Mamy wielką nadzieję, że tak nie będzie, chociaż w Polsce wśród polityków opozycji jakiś czas temu pojawiały się nawet takie opinie, że być może Ukraińcy powinni zrezygnować z niektórych swoich terenów. My i będą mieli spokój, tak? Tak, no oczywiście spokoju żadnego mieć nie będą, więc to były kuriozalne wypowiedzi skądinąd osób, które są szykowane na bardzo ważne funkcje. Gdyby opozycja miała przejąć władzę w Polsce, to pokazuje tylko przygotowanie tych kader do tego. Natomiast wydaje mi się, że to Ukraina sama musi zdecydować, jeżeli będzie chciała rozmawiać na ten temat, to sami podejmą decyzję. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa świata, ale także zwykłej przyzwoitości, Ukraina powinna wrócić do
granic sprzed 2014 roku i powinna odbudowywać swój kraj, wykorzystując środki przyjęte od rosyjskich oligarchów oraz majątku Federacji Rosyjskiej agresora. Jarosław Rzepa. Jarosław Rzepa, czy są kraje, które będą chciały powiedzieć dobrze, bierzcie sobie, niech ta Rosja weźmie w końcu te regiony zdobyte w cudzysłowie, a wtedy będzie święty spokój. No, są kraje, które liczyły też na szybkie zakończenie tej wojny. Okazuje się, że nie do końca tak wyszło. Nie można wykluczyć takiej opcji, że znajdą się takie kraje. Na to my jako Polska niekoniecznie będziemy mieli jakikolwiek wpływ. Natomiast tutaj chciałbym usłyszeć, o jakich politykach pan mówi, którzy się zgodzili jak gdyby z tym, że Rosja zaanektowała Ukrainę i byliśmy za tym. W żaden sposób tutaj takiego naszego zdania nie było. Ale to bardzo pośle, proszę, Marcin Porzucek, o kim pan mówi? Na przykład mówiła o tym pani Izabela Leszczyna, mówiła o Donbasie. Nie wiem, czy pan pamięta. To bardzo bym prosił, żeby pan konkretnie się wypowiadał, bo tak w tym momencie mówi pan, aby cała opozycja tak mówiła, a tak wcale nie jest. Druga sprawa. Zgodzę się z panem, że powinniśmy zweryfikować poziom dyplomacji, jeśli chodzi o uczestnictwo ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce. Już dawno nie powinno go tutaj być. Niejednokrotnie pokazał, a nadal się nie zdecydowaliście na to, żeby jednak go wyrzucić. A o co już niejednokrotnie wnioskowałem, choćby w różnych rozmowach. Kolejna sprawa, dlaczego cały czas nie potrafimy zdywersyfikować dostaw ropy? My cały czas płacimy za rosyjską ropę, która służy wojnie, tak? I to wy płacicie dzisiaj, jak wy rządzicie dzisiaj i nie potraficie się od tego uwolnić. Chętnie odpowiem, panie pośle. Tak. No Marcin Porzucek, bardzo proszę o odpowiedź do tych argumentów, tak. No trudno, to raczej są zarzuty, pan poseł nie przedstawił żadnych argumentów, jedynie pewne swoje uwagi. No to panie pośle, dywersyfikacja, jeżeli chodzi o dostawy ropy, nie jest rzeczą niezwykle prostą, a my jednak podjęliśmy takie starania, notabene także krytykowane przez opozycję i to także już również przez pana środowisko. Mam tutaj na myśli chociażby nawiązanie bliskiej współpracy z Arabią Saudyjską, z Aramco, wielkim gigantem naftowym i na tym będziemy w dużej mierze opierać tę dywersyfikację. To jest właśnie to bezpieczeństwo energetyczne, o czym mówimy. No państwo to krytykowaliście. Okazuje się, że my mieliśmy rację. I to się, proszę, spójrzmy na podsumowanie. Baltic Pipe, Waldemar Pawlak jeszcze niedawno to krytykował. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i Prawo i Sprawiedliwość mimo protestów polityków opozycji przeprowadziło tę niezwykle potrzebną inwestycję. Baltic Pipe już działa. W przyszłym roku osiągnie praktycznie maksymalną swoją przepustowość i moce. Jeżeli chodzi o ropę, to właśnie Aramco i kontrakt z Arabią Saudyjską i bardzo bliska współpraca także tutaj na miejscu w Polsce. To są bardzo konkretne działania. To nie są takie działania, jak zdarzały się za rządów PO-PSL-u, że się podpisywało umowy na 20 czy 30 lat z Rosją i to na bardzo wątpliwych warunkach. To oczywiście, my za chwilę będziemy też rozmawiać właśnie o tych rzeczach. Że przez chwilę na rynku trzeba było kupować coś nieco drożej i faktycznie tak było. Natomiast dywersyfikacja jest bardzo potrzebna i długoterminowa jest korzystna. Skoro panowie rozmawiamy już o tym, jakie biznesy kto robił z Rosją, no to przejdźmy w takim razie do komisji weryfikacyjnej, która miałaby zbadać politykę energetyczną Polski od roku 2007. Pytanie do Jarosława Rzepy. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe tutaj ma powody do strachu? Waldemar Pawlak, jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, chciał podpisać umowę na gaz z Rosją do 45 roku. Teraz dokumenty tak wskazuje, że są w posiadaniu takich dokumentów. No wręcz przerażające. Ta komisja to jest dobry pomysł? Ktoś tutaj się boi czegoś czy nie? Znaczy się, wie pani co, ja chciałbym przede wszystkim zobaczyć, co ta komisja będzie weryfikowała. Szkoda, że jednak nie jest to komisja śledcza, która ma zdecydowanie szersze kompetencje. Nie miałbym wtedy obawy takich, jakich mam dzisiaj, że to będzie o Waldemara Pawlaka.
Nie, pani redaktor, ja nie mam żadnych obaw o premiera Pawlaka. Ja, jeżeli byśmy popatrzyli na obecną, współczesną, jakby ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, to zadałbym pytania choćby o tej ropie, za którą nadal płacimy, za węgiel, który żeśmy sprowadzali za rządów PiS-u bardzo w wielkich ilościach. Zadałbym pytanie o ceny spotowe za nośniki energii, które wicepremier Sasin zmienił. Zapłaciliśmy 20 miliardów więcej. Zadałbym pytanie o energetykę wiatrową, którą wysadziliście w kosmos w 2016 roku i w ten sposób, żeście jeszcze bardziej nas uzależnili od tego, nie rozwijając energetyki odnawialnej. Ale mam wrażenie, że chyba wam o to nie chodzi, żeby w ten sposób podejść do rozstrzygnięć tych spraw, tylko chcecie po prostu ukrzyżować, nie wiem, czy Waldemara Pawlaka, czy Donalda Tuska i w ten sposób chcecie prowadzić pracę tej komisji. Będzie to praca, która będzie przypominała podkomisję pana Macierewicza, która miała coś udowodnić, a tak naprawdę niczego nie udowodniła, wydała pieniądze i taką mamy sytuację. Dzisiaj, Marcin Porzucek, jak pan oceni odpowiedź pana Jarosława? Jeszcze jedno zdanie, pani redaktor. Ostatnie zdanie, dobrze. Czy ta komisja spowoduje, że cena energii, gazu będzie dla Polaków mniejsza? Proszę mi powiedzieć, czy ta komisja... Marcin Porzucek odpowie na to pytanie, bardzo proszę. No, wiem, że nie mamy czasu, więc nie mogę się odnieść do tych zarzutów wszystkich pana posła. Do części, chociażby do kwestii ropy naftowej, odniosłem się już przed chwilą. Jeżeli chodzi o komisję, to ja przypominam, że to lider opozycji Donald Tusk, samozwańczy lider opozycji, ale tak, którego uznaje także w dużej mierze PSL, mówił, że taka komisja jest potrzebna. I teraz się dziwię, że państwo mówicie, że nie jest potrzebna. Ona będzie w formule komisji weryfikacyjnej. Dzięki temu po pierwsze będą mogli tam być nie tylko parlamentarzyści, ale także eksperci. Myślę, że to jest ważny element, aby ten wątek, komponent ekspercki był, ponieważ ta komisja nie ma służyć temu, aby przerzucali się poszczególni posłowie bonmotami, tak aby zaistnieć potem w serwisach informacyjnych, tylko ona faktycznie ma być merytoryczna i pokazać się, co faktycznie się działo przez te ostatnie kilkanaście lat. Okej, tylko czy politycy PSL-u i Platformy będą się ustawiali na tę komisję? Może to trzeba zadać takie pytanie, Jarosław Rzepa? Pani redaktor, ja wrócę. Jeżeli będzie badany tylko i wyłącznie jeden wątek, to ta komisja w żaden sposób nie będzie obiektywna, pani pośle, bo zapowiedzieliście 7.22. Pokażcie, co chcecie zbadać i zastanowimy się, czy warto ten projekt poprzeć. Ale jeżeli to będzie tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie polityczna gra, bo jest wam się pali grunt pod nogami, co zresztą widać przy zwiększonej dotacji. Na razie 40% w sondażach, ale wiemy, jak jest z sondażami. Marcin Porzucek na koniec. 2 miliardy 700 milionów w dobie kryzysu na telewizję publiczną, a zwiększone wydatki na kancelarię premiera. Marcin Porzucek, bardzo proszę Prawo i Sprawiedliwość. Ja bardzo się cieszę, że jesteśmy. Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj w Telewizji Republika z panem posłem Rzepą, ale dosłownie kilka dni temu z panem posłem Rzepą byliśmy w Telewizji Publicznej, więc ma on pełny dostęp do Telewizji Publicznej. Ta telewizja jest dla wszystkich. Był i pan, i przedstawicielka Lewicy, i ja jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że w kolejnych dniach również spotkam się w mediach publicznych z przedstawicielem PSL. Ale i w Telewizji Republika. Panowie, przede wszystkim zachęcam do spotkań na antenie Telewizji Republika. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękuję panom za spotkanie. Jarosław Rzepa, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, a także Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panom i do zobaczenia w Telewizji Republika. Proszę nas cały czas oglądać, a już za chwilę profesor Reginia Zacharski, politolog. Do zobaczenia.